Witamy w Małopolskiej Telewizji. Imaw Tomasz Wryński i naszym gościem dzisiaj posłanka Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Czech. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo. Właściwie mógłbym wymieniać, bo i pani dyrektor szpitala i pewnie jeszcze kilka innych funkcji, ale przejdźmy do rozmowy i powiedzmy, no właśnie w kontekście szpitala ulica Lwowska i ta modernizacja gdzieś już tutaj na horyzoncie jest. No i pojawia się pytanie, jak szpital będzie funkcjonował właśnie wtedy, kiedy ta no, duża inwestycja będzie realizowana. Tak, no szpital został oczywiście poinformowany o tym, że ta inwestycja będzie najpierw projektowana, a potem będzie realizowana. I nasi przedstawicieli uczestniczyli w spotkaniach Komisji Rady Miejskiej i wnieśliśmy uwagi. Jako szpital, jako no, znaczna instytucja, która, no, do której wiele osób codziennie przyjeżdża, wyjeżdża, a w szczególności ci, którzy nagle jadą, bo występuje zagrożenie życia, zdrowia, czy to karetką pogotowia, czy też innym pojazdem, bo też się zdarza. Więc zależy nam bardzo na to, aby pacjenci nasi byli bezpieczni, aby mogli dotrzeć skutecznie do szpitalnego oddziału ratunkowego, bo świadczymy tę pomoc przez całą dobę. Ale są też w momentach nasilenia ruchu, no to może być czasem niebezpieczne. Dlatego myśmy wystąpili, owszem, jak najbardziej, jeśli remont, to dobrze, jesteśmy za remontem, tylko wnioskowaliśmy, aby tutaj rozwiązaniem koło szpitala nie było skrzyżowanie, bo ono może pogorszyć, tak twierdzą nasi przedstawiciele, którzy to analizowali, że może nawet pogorszyć ruch i spowodować dla pacjentów utrudnienia. I wnioskowaliśmy o to, aby tam powstało rondo, które, no ronda, jak wiemy, sprawdzają się. Czasem są może zbyt mały promień tego ronda, ale generalnie sprawdza się, bo ruch odbywa się płynnie, szczególnie jak załóżmy są dwa pasma. Zapytaliśmy jeszcze miasto w kontekście karetki, która będzie dojeżdżała, bo gdzieś pojawia się taki niepokój, że może tu być z tym problem, jeżeli będzie zwężenie tej drogi. Jak karetka będzie przejeżdżać w sytuacji, gdy nie będzie miejsca? Miasto odpowiedziało, że no, prawdopodobnie będzie to na zasadzie rozjeżdżania się możliwie najbardziej, stwarzania tego miejsca dla karetki. To może stanowić problem. Może stanowić problem. Myśmy właśnie na to zwracali uwagę, że karetka, no także inny pojazd, który musi szybko dojechać, ale przede wszystkim ta karetka, no i miasto no, musi ten problem rozwiązać, bo jest tutaj decydentem. My wnioskujemy, prosimy, troszczymy się o pacjenta, żeby ten dostęp był jak najszybszy, bo tam przecież czekają lekarze i niosą pomoc i ratują życie. No więc żeby tutaj w tym momencie nie było jakiegoś utrudnienia, mam nadzieję, że miasto jeszcze się na tym będzie pochylało i że ten problem zostanie załatwiony poprzez uwzględnienie uwag. Przejdźmy już do samego szpitala, bo tam też sporo się ostatnio zmieniło. Otwieraliśmy ostatnio nowe oddziały porodówki, zupełnie nowy blask tego miejsca. No z przyjemnością chcę powiedzieć i przekazać te informacje przyszłym mamom, że właśnie został wyremontowany oddział, który jest uzupełnieniem bardzo nowoczesnej, najlepszej w subregionie porodówki, oddanej 3 lata temu, a w tej chwili oddział położniczo-ginekologiczny, pełen komfort, jeśli chodzi o pobyt pacjentów, no, takie najwyższe standardy, jakie teraz można tylko wypełnić. Przyjazne bardzo pomieszczenia dla matki, dla dziecka, dla rodziny, zapewniające intymność, bo oddzielenie, jeśli są dwuosobowe pokoje, oddzielenie jednego stanowiska od drugiego, jeśli to jest potrzebne. Ale nade wszystko to jest duża, nowa jakość. Nade wszystko najważniejsze jest to, że przy tych bardzo dobrych warunkach jest zapewnione bezpieczeństwo. Przede wszystkim dla matki, dla mamy, bo no różnie bywa. Zawsze spodziewamy się, że jak najlepiej się wszystko ułożyło, ale w momencie jakiegoś może się zdarzyć zagrożenie i w momencie jakiegokolwiek zagrożenia, czy to dla mamy, czy dla malutkiej pociechy, dla noworodka, to w szpitalu jest pełne zabezpieczenie, jeśli chodzi o pomoc nagłą matce. W szpitalu jest przecież drugiego poziomu, wojewódzki, duży, wyposażony we wszelkie oddziały na wysokim poziomie, intensywną terapię, zarówno dla noworodka, jeśli to potrzeba, nawet na chwilę. No i dla matki pełne bezpieczeństwo, także nigdzie nie trzeba przesyłać, tylko na miejscu udzielana jest pomoc. Także jest to nowoczesne,
przyjazne i bezpieczne. I zapraszamy mamy do naszego szpitala, do porodów, do oddziału gniewkowo-położniczego. No i powiedzmy od razu o tych planach, które też gdzieś się rysują bardzo takie plany spektakularne. Szpital jest duży, więc jest dość dużo, żeśmy już wyremontowali, ale jednak dużo powierzchni jeszcze trzeba odmieniać, trzeba przywracać im blask i dostosować do nowych wymogów. W tej chwili otrzymaliśmy, już mamy podpisaną umowę z Ministerstwem Zdrowia na remont SOR-u i rondowiska. To jest kwota ponad 7 milionów złotych. To mamy w ciągu 2 lat ten remont zrealizować, więc na pewno też poprawi się komfort pobytu pacjentów. W tej chwili jesteśmy w trakcie rozstrzygania przetargu na remont oddziału kardiologii. Myślimy o remoncie od pierwszego oddziału wewnętrznego. I również składamy wnioski do aplikując o środki europejskie, no bo komu powinien taki szpital jak nasz wojewódzki otrzymać te środki, ponieważ świadczy całodobowo o pomoc pacjentom. I tak będziemy składać na remont onkologii. Mamy bardzo piękny projekt, powiększenie oddziału onkologii klinicznej i poprawienie komfortu pobytu pacjentów, poprawa też warunków pracy dla personelu. No ale przede wszystkim troska o dobro pacjenta i jeszcze chcemy remontować blok operacyjny. Wyremontowaliśmy własnymi środkami jedną salę operacyjną, która cieszy się dużym powodzeniem. Te i drobne zabiegi i te poważniejsze są prowadzone, bo ona jest pełnowymiarowa, spełnia wszelkie wymogi. Także jest wiele, wiele wyzwań, wiele oddziałów chcemy remontować i na bieżąco tam, gdzie już te 25 lat, bo będzie za rok 25 lat działalności szpitala, gdzie tak się daje wyznaki, że trzeba coś nawet drobnego poprawić, to na bieżąco też będziemy czynić na bieżąco, ale generalnie chcemy tak do tego podejść, żeby jak już remontować oddział, to tak, żeby na kolejne 25 lat służył pacjentom. Przeskoczymy na kolejną gałąź pani działalności, czyli polityka. No i temat, który gdzieś jest tak lekko podgrzewany ostatnio w Tarnowie, czyli kwestia tego, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta miasta Tarnowa. No, wymieniani są różni kandydaci. No, w tym też słyszę, że moje nazwisko też funkcjonuje. No, to jest naturalne, byłam kandydatem 6 lat temu, w 2010 roku, czyli ponad 6 lat temu kandydatem na prezydenta, więc naturalne jest, że wśród tych kandydatów również i moje nazwisko funkcjonuje, ale jeszcze jest faza dyskusji. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to w tej chwili łączę te funkcje dyrektora i posła. I mam takie przekonanie i może dokonanie o tym świadczy, że właśnie jest to pozytywne, dlatego że doświadczenia tutaj z życia, po prostu z tego, co się dzieje w życiu, można przenosić właśnie na działania w parlamencie. I tak prowadzę zespół do spraw organizacji ochrony zdrowia, w którym różne sprawy niekoniecznie, które trzeba przesądzać tylko ustawą. Pewnie, że też częściowo zmiany w ustawach, ale wiele spraw po prostu udaje się, że tak bym załatwić, to może nie takie słowo, ale zmienić i ułożyć w odpowiednie standardy, prawda? No a przede wszystkim działam też na rzecz Tarnowa, na rzecz regionu tarnowskiego, starając się nieustannie o to, pilnując podczas każdego posiedzenia Sejmu, żeby gazy nasze, w cudzysłowie mówiąc, prawda, czyli oddział tarnowski pozostał i mam nadzieję, że decyzje w końcu ostatecznie już będą zapisane i nieodwołalne, że to nastąpi. To już pomijając sprawę centrala, nie centrala, ważne jest, żeby ważna jednostka gazów tutaj musi w Tarnowie pozostać. I też do ministra kultury wspieram różne projekty, jeśli tylko wiem, ktoś się zwróci, to wspieram te projekty. Ministrowie są też otwarci, oczywiście projekt musi spełniać wymogi w jakimś konkursie, ale dobre słowo zawsze
zawsze coś da, też również w sprawie Centrum Paderewskiego o współfinansowanie przez Ministerstwo Zdrowia wniosek, który był składany oczywiście przez centrum, też zwracałam się do pana premiera Glińskiego, pisemnie odpisał, że ten fakt będzie miał miejsce. Także staram się całym sercem, całą energię wkładać w to, aby działać na rzecz regionu tarnowskiego i Tarnowa, bo po prostu kocham to miasto, kocham ludzi i cały nasz region uważam, że tu jest najpiękniej na świecie i są najwspanialsi ludzie. Ale nie wyklucza pani ewentualnej kandydatury? To gdzieś tam jest na razie pewnie w fazach negocjacji. Na razie to ja jestem w fazie takiej, że dobrze, że podoba mi się ta rola, którą w tej chwili pełnię i dużo na rzecz Tarnowa staram się działać, prawda? Także no, nie myślę o tym, no, zobaczymy, co życie przyniesie. Człowiek roku Gazety Krakowskiej to jest też taki tytuł, który pani przypadł. Skąd jakby ta statuetka się, czy ta nagroda się u pani pojawiła? Tak, no to otrzymałam zaproszenie parę dni temu. To była zupełna niespodzianka. I bardzo się z tego, znaczy ucieszyłam się w momencie, jak zostało to wręczone. Okazało się, że to kapituła typuje osoby, które województwo uważa za te, które powinny otrzymać taki tytuł, no, biorąc pod uwagę różnego rodzaju działalność, dokonania, osobowość. I no, zostałam spośród 48 osób zgłoszona. No i no, miłe zaskoczenie, w ogóle nie wiedziałam o tym, że ktoś mnie zgłosił, prawda, że były jakieś dyskusje, procedury. No ale dowiedziałam się już w momencie, parę dni przed ogłoszeniem oficjalnym, że zostałam człowiekiem roku, jednym spośród 10. No tym bardziej to miłe, że sam kardynał Stanisław Dziwisz i różne osoby bardzo, bardzo ciekawe z Krakowa i z innych miejsc, no też tutaj z Łękawicy pan, który ocalił osobę, prawda, z pożaru. Także no, byłam no, zaskoczona, zastanawiałam się, czy to faktycznie należy mi się jakiś taki tytuł, no ale został przyznany, więc jest to radość, satysfakcja. No, określenie, pan marszałek też napisał bardzo piękny list w związku z tym tytułem, bo zresztą też samorząd województwa jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia. To już 25 raz się odbyło. Także było to no, miłe, no tym bardziej, że właśnie sam pan marszałek również w tym uczestniczył, czyli że to docenia, no było tam właśnie zapisane, że za troskę o pacjentów, za nowe oddziały, które powstały, także za akcje społeczne, no i za Vias Pay. Także no, cieszę się, że brzmiały te słowa. Mam nadzieję, że też dzięki temu Vias Pay będzie mogło w dalszym ciągu zdobywać środki na to, aby jak najszybciej zakończyć tę budowę, ponieważ jest to bardzo, bardzo potrzebne miejsce dla ludzi. No właśnie, o tym też chcieliśmy porozmawiać, o hospicjum i budowie. Natomiast w kontekście tego plebiscytu jeszcze myślę, że warto to mimo wszystko powiedzieć, że to nie przez SMS-y, jak teraz jest to popularne, a jednak kapituła. Jednak kapituła, tak, dlatego cieszę się, to jest satysfakcjonujące i że no nie SMS-y, nie zdobywanie SMS-ów czy różnego rodzaju akcje, tylko niezależne osoby, ważne, uznane autorytety, które w tej kapitule uczestniczą, a także no, redakcja gazety, prezes i, no i pan marszałek, i to w takim gronie zostało to wydyskutowane. Także bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję tym, którzy właśnie zgłosili moją kandydaturę, no i poza tym, którzy uznali, że jestem warta tego, aby zostać człowiekiem roku 2016. No to powiedzmy w takim razie o hospicjum, jak wygląda tutaj działania w tym kierunku, aby ukończyć budowę? Tak, w tej chwili no, można powiedzieć, że jest to w zasadzie połowa prac, ponieważ zakończyliśmy instalację i będziemy teraz myśleć o, jak zdobędziemy pieniądze z 1% albo z innych wpłat, to będziemy myśleć o tynkowaniu wewnętrznym.
a potem o kolejnych prawach. No to już będzie tak nabierało takiego już cieplejszego, prawda, wnętrza i no będzie to już po prostu z górki, czyli bliżej końca i mam nadzieję, że ten 1%, że zdobędą, że po prostu Państwo wybiorą naszą Fundację Kromka Chleba jako organizację, której warto przekazać 1%, no ponieważ oczywiście, że utrzymujemy łazienkę, noclegownię, to są niewielkie kwoty, ale jest to jakaś pociecha dla tych, którzy są bez dachu. Natomiast najważniejsze to jest właśnie ta budowa hospicjum i ona pochłania dużo pieniędzy. Chociaż, jak mówię, że według projektu to powinniśmy wydać już pewnie z 5 milionów, a myśmy kwotowo, nie jestem tak przygotowana dokładnie, ale wydali pewnie z 1,5 miliona. Resztę zdobywaliśmy właśnie materiały jako darowizny, usługi po najniższych cenach. I to jest znacznie, znacznie niższe niż ten kosztorys opiewa, a koszty po naszej stronie są no, po prostu znikome, no bo właściwie jedna osoba tylko pomaga to koordynować za symboliczną kwotę. Także warto przekazać 1% dla Fundacji Kromka Chleba, bo my to obrócimy na dobro ludzi, pacjentów, a także ich rodzin, które no, znajdują się czasem niestety w takich sytuacjach, że nie mogą sobie poradzić z chorobą i trzeba ich wesprzeć i pomóc. A to będzie takim wyróżnikiem, że każdy pokój, jeszcze chciałam przypomnieć, że właściwie to będą głównie pokoje jednoosobowe, czasem dwuosobowe i w każdym pokoju będzie możliwość przebywania osób bliskich czy rodziny, łącznie z przenocowaniem, po to, aby być przy osobie bliskiej, a hospicjum będzie służyło pomocą medyczną, wszechstronną, od leczenia bólu, ale też będzie tam rehabilitacja prowadzona i opieką duchową i po prostu no, wsparciem drugiego człowieka i obecnością drugiego człowieka, co jest w sumie najważniejsze dla każdego z nas. Obecność drugiej osoby. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tomasz Wyliński i pani Anna Czech. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.